No i nadeszła ta chwila zbiorów. Oczywiście co? Musiałem tu wyleźć po drabinie. Witam wszystkich. Patrzcie, jak to się rozrasta. Idzie gdzieś tam górą, bokami, tam gdzieś idzie. Tutaj gdzieś na drzewopłot też sobie tam poszło. Kurde, chyba będę musiał to skrócić. Boże, tam dołem jeszcze idzie wzdłuż. Ale to się rozrasta. Jest ogromne. A owoców jest. No tego się nie da opisać. To trzeba zobaczyć. Tu już z dołu zebrałem. Jeszcze tam z góry, żeby nie spadały, bo szkoda. No i dzisiaj muszę jeszcze wymyśleć coś z tą brzoskwinią. Sznurki nie przeszły. Nie zdały egzaminu. Wszystko, patrzcie, jak tu wisi. Drzewo się pochyliło na prawo. Myślę, co by tu zrobić. Mój błąd, że takie długie gałęzie zostawiłem na boki. W przyszłym roku już będę wiedział, co zrobić. Tamta też się biedna morduje. Tu jest wszędzie owoc na owocu. Idę po jakieś patyki, stemple, no i podeprę to, bo boję się, że zaraz się złamie. Chciałem wam pokazać jeszcze moje kaki. Zobaczcie, jaki bysior. A było takie malutkie na dłoń, jak ktoś oglądał, to wie, widział. Takie malutkie, może z 10 cm. A teraz... Teraz ma ze 40 i stale rośnie. No, zobaczymy, za ile lat będą owoce. Jakie te owoce będą? Czy smaczne, czy duże, czy małe, czy kolorowe i czy w ogóle będą? Przygoda z mszycami na początku roku. Zeżarły mi wszystkie prawie liście wtedy. Bałem się, że padnie, ale jak widać, twarda sztuka. To jest odmiana Rosjanka, podobno do minus 30 odporna. Zobaczymy.